Kolejne dotyczące tego powiększania, a właściwie jak to Sigrun nazywa, eksplodowania twojej listy mailowej dzięki niesamowitemu freebie, ultimate freebie, jak ona to nazywa, to świetne szkolenie, które nawet dla osób bardzo zaawansowanych powraca nas troszeczkę do takich początków, od czego zaczynamy budować nasz biznes online. No od tego, że budujemy naszą listę mailową. Często pojawia się pytanie jak i pojawia się bardzo wiele takich podstawowych błędów. Dla mnie na przykład game changerem było to myślenie o tym, jaka oferta jest na końcu, zanim w ogóle zacznę budować listę mailową, aby budować ją pod kątem konkretnego klienta, służenia konkretnym produktem i dawania konkretnego know-how, które mogę położyć na stół, a nie budowania listy mailowej tylko dlatego, że wszyscy dookoła mówią nam, że to podstawa biznesu online. Zachęcam Cię, bo to szkolenie pokazuje takie drobne niuanse, które odróżniają świetną strategię budowania listy mailowej od takiej po prostu przeciętnej. Rynek online staje się coraz bardziej nasycony, jest nas tutaj coraz więcej, już chyba wszyscy wiemy, że to jest świetna droga do budowania i skalowania biznesu, ale co za tym idzie, tych mailingów czy tych takich freebie jest na rynku coraz więcej i aby się wyróżnić, warto pójść w kierunku strategii takiego epickiego freebie, które eksploduje naszą listę mailową i buduje ją z dużo mniejszym wysiłkiem. Zachęcam Cię, bardzo korzystam z tego szkolenia, też na pokładzie Sigrun programów płatnych, gdzieś tam sobie często je odświeżam, natomiast w tym roku nie mogę się doczekać, bo oczywiście będzie to szkolenie na żywo, więc też pewno będzie kilka takich wisienek na torcie, jak to co roku, zawsze przy tych aktualizacjach są tam jakieś nowe protipy przez pryzmat takich najświeższych informacji. Także mam nadzieję, że widzimy się na tym szkoleniu. Jak będziesz miała ochotę podyskutować o nim na żywo, to pamiętaj, że ja też organizuję taką dodatkową polską grupę, gdzie o tych szkoleniach będziemy sobie gadać, będziemy dyskutować w kontekście tego, co warto wdrożyć w przyszłym roku w rzeczywistości, a nie tylko na zasadzie, co sobie pooglądać jako ciekawe szkolenie. Także do zobaczenia na pokładzie tego i tych kolejnych szkoleń. Do zobaczenia.